panelu dyskusyjnym dotyczącym legislacyjnego otoczenia inwestycji porozmawiałam z uczestnikami panelu na temat zmian proponowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Chodzi o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Czy ministerstwo zechce zlikwidować warunki zabudowy? Jakie innych zmian można się spodziewać? A co najważniejsze, kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Druga część debaty została poświęcona ustawie Mieszkanie za grunt. Czy samorządy będą chciały swoje działki przeznaczać dla deweloperów, a czy deweloperzy zechcą uczestniczyć w programie razem z gminami? Przede wszystkim prowadzimy bardzo szerokie konsultacje dotyczące reformy planowania przestrzennego. Zaczęliśmy etap prekonsultacji dotyczących uwarunkowań, uregulowań prawnych, dokumentów planistycznych, a także standardów urbanistycznych. Jesteśmy w trakcie tych konsultacji, zbieramy opinie, uwagi co do zaproponowanych przez nas dokumentów. Staramy się je analizować i stopniowo będziemy w czasie konsultować kolejne elementy reformy planowania przestrzennego. Warunki zabudowy są instrumentem, który pomaga na zrealizowanie inwestycji na terenach nieobjętych planem. W związku z tym tak długo jak wszystko nie będzie objęte planami, likwidacja tych warunków w moim odczuciu nie jest możliwa. Także konieczne jest albo ich zatrzymanie, albo udostępnienie innego instrumentu, który jednak umożliwiałby zabudowę terenów, które w sposób racjonalny, myśląc, powinny być zabudowane. Naszym zdaniem, zdaniem inwestorów, deweloperów, inwestorów na rynku nieruchomości, najważniejszym czynnikiem jest stabilizacja regulacji prawnych. Przygotowanie inwestycji, zakup gruntu, przygotowanie inwestycji, realizacja inwestycji to są lata. Kupowanie ziemi i parkowanie ich w banku ziemi przy niestabilnej sytuacji legislacyjnej, prawnej jest dla nas bardzo dużym problemem, ryzykiem biznesowym, a przez to również ryzykiem rynkowym, również dla naszych klientów, a więc dla obywateli. No, ja życzę tym deklarowanym celom reformy jak najlepiej. Ja uważam, że prostsze byłoby wprowadzenie tych zmian do obecnych przepisów, bo wtedy ich wejście w życie byłoby znacznie bardziej prawdopodobne. Bardziej radykalne zmiany wywołają na pewno bardzo szeroką debatę publiczną, także kontrowersje w procesie legislacyjnym, więc jestem w tej dziedzinie niestety raczej pesymistą. Jestem za poprawianiem obecnych przepisów. Mam tutaj poważne wątpliwości co do tego, czy decyzje o warunkach zabudowy dotychczas wydane przed wejściem w życie nowych przepisów powinno by obowiązywać jak długo. Znaczy, wydaje mi się, że powinny być jednak respektowane, bo są podnoszone głosy, że jednak decyzje o warunkach zabudowy stanowią źródło praw nabytych. Natomiast wydaje mi się rozsądne jednocześnie wskazanie jakiegoś terminu, w ciągu którego te decyzje obowiązują i po upływie którego te decyzje wygasają. Dlatego, że one pewnych po upływie znacznego czasu już są nieaktualne. Nie wiemy, jaki będzie tryb i procedura uchwalania nowych dokumentów planistycznych po ewentualnej reformie, dlatego trudno przewidywać, jak czasochłonny byłby to proces i na ile byłby to proces realny. Natomiast na pewno bardzo oczekuję i myślę jako samorząd miasta Stołeczne Warszawa, bardzo oczekujemy na głęboką reformę systemu planowania w Polsce, dlatego że obecny system doprowadził niestety do faktycznie utraty kontroli władz publicznych nad tym, co się dzieje w przestrzeni kraju.